Witajcie w dość nietypowym filmie, w którym pozwolę sobie przedstawić Wam stworzoną przeze mnie wersję kalendarza letniego Grand Prix oraz Pucharu Świata na sezon 2024-25. Od wielu lat kibice skoków słusznie zauważają, że w kalendarzach następuje bardzo niewiele zmian i zdecydowanie brakuje różnorodności. Dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, mówi też często o chęci zrobienia ze skoków sportu bardziej całorocznego. Przykładem obrania takiego kierunku były zawody Pucharu Świata w Wiśle, rozegrane w tym sezonie na początku listopada przy użyciu torów lodowych i igielitu. Nie tak dawno byliśmy również świadkami powrotu zawodów najwyższej rangi do USA, a zawody rozegrane w Lake Placid okazały się ogromnym sukcesem, dzięki czemu najprawdopodobniej zagoszczą w Pucharze Świata na stałe. Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, przygotowałem kalendarze, w których z jednej strony pozwoliłem sobie trochę pomarzyć, jak wskazuje tytuł filmu, jednak z drugiej strony są one oparte o rzeczywiste przesłanki odnośnie tego, jak w przyszłości mogą wyglądać kalendarze zawodów. Tak więc już nie przeciągając, zapraszam do oglądania. Na początek kalendarz letniego Grand Prix 2024. Założyłem, że zgodnie z zapowiedziami skoki narciarskie będą szły w kierunku sportu bardziej całorocznego, przez co między innymi letnie Grand Prix będzie się rozpoczynać znacznie wcześniej niż do tej pory, bo już w pierwszy weekend lipca. Konkretnie sezon letni rozpocznie się w Wiśle dwoma konkursami indywidualnymi. Następnie we wtorek odbędzie się pojedynczy konkurs w Szczyrku, a w kolejny weekend dwa konkursy w Zakopanem. Schemat podobny do turnieju polskiego, który rzeczywiście ma się odbyć już w przyszłym sezonie, jednak w tym wypadku nie byłoby to objęte żadnym dodatkowym turniejem. Tydzień później zawody odbyłyby się na zmodernizowanej skoczni w Hinterzarten, gdzie rozegrano by aż trzy konkursy, z czego ten piątkowy byłby drużynowym. Następnie mielibyśmy krótką przerwę w startach aż do 10 i 11 sierpnia, kiedy zawody odbyłyby się we francuskim Courchevel. Dwa tygodnie później Grand Prix zawitałoby do japońskiej Hakuby po kilku latach przerwy. Weekend na przełomie sierpnia i września objąłby skocznie w kazachskich Aumatach, natomiast tydzień później konkursy odbyłyby się w Szczuczyńsku. Już w kolejny weekend mielibyśmy zaplanowane trzy konkursy w rumuńskim Rasznowie, z czego piątkowy byłby mikstem. W kolejny weekend nie byłoby żadnych zawodów, jednak już we wtorek miałby miejsce pojedynczy konkurs w Hinzenbach, natomiast w weekend trzy konkursy w Klingenthal, z czego pierwszy, piątkowy, byłby konkursem duetów. Letni sezon nie zakończyłby się jednak w tym miejscu tak jak zazwyczaj. Wielki finał letniego Grand Prix zostałby rozegrany tam, gdzie dyrekcja Pucharu Świata aktualnie chyba najbardziej chce promować skoki, czyli w Stanach Zjednoczonych. 5 i 6 października mielibyśmy zawody w Lake Placid, natomiast tydzień później, wzorem finałowych zawodów Pucharu Świata w Planicy, odbyłby się długi weekend na tzw. półmamucie w Ironwood, który w rzeczywistości może zostać do tego czasu zmodernizowany. Tak jak na koniec Pucharu Świata mielibyśmy piątkowy konkurs indywidualny, sobotni drużynowy oraz niedzielny finał z udziałem 30 najlepszych skoczków klasyfikacji generalnej. Jeśli chodzi o rozmiary tej skoczni, to tak naprawdę wciąż nie mamy konkretnych danych na temat tego, jak będą one wyglądały. Dawniej mówiło się o wymiarach K175 i HS185. Z czasem jednak pojawiły się projekty, które zakładały wymiary K161 i HS180. Natomiast dzisiaj pojawiają się informacje, że ostatecznie skocznia może być jeszcze nieco mniejsza. Tak więc kalendarz letniego Grand Prix, który opracowałem na 2024 rok, zawiera łącznie 13 lokalizacji w 8 różnych krajach, 24 konkursy indywidualne oraz po jednym konkursie drużynowym, mikście oraz duecie. Cały sezon trwałby od 6 lipca do 13 października. Pora więc na kalendarz Pucharu Świata 2024-25. Sezon, podobnie jak 2022-23, rozpocząłby się w Wiśle na Igielicie, jednak w ramach czegoś, co oficjalnie nazywałoby się prologiem do Pucharu Świata. W ramach prologu odbyłyby się trzy konkursy, podobnie jak na zakończenie sezonu w Planicy. Następnie dwa pierwsze weekendy sezonu rozegrane na śniegu odbyłyby się w Stanach Zjednoczonych, na początek w Lake Placid, a tydzień później w Iron Mountain. W obu amerykańskich miejscowościach średnia temperatura w listopadzie oscyluje w granicach 0 stopni Celsjusza, a mróz w ciągu nocy występuje bardzo często, dlatego są to dobre lokalizacje do organizowania Pucharu Świata na śniegu o tak wczesnej porze. Na przełomie listopada i grudnia wracamy do Europy, gdzie odbyłyby się zawody w Kusamo, a tydzień później w szwedzkim Falun, gdzie już w 2026 roku w rzeczywistości odbędą się zawody Pucharu Świata, ponieważ rok później Falun będzie gościło Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Kolejny weekend grudnia mógłby się odbyć w Titisee Neustadt, gdzie w piątek zorganizowano by również konkurs mikstów.
Tydzień później klasycznie odbyłyby się zawody w szwajcarskim Engelbergu, a następnie turniej czterech skoczni. Po jego zakończeniu rozpocząłby się turniej Polski na skoczniach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Kolejne weekendy nie różnią się mocno od tych, które widzimy w ostatnich sezonach w rzeczywistości. Mielibyśmy zawody w niemieckim Willingen, długi weekend w Sapporo, loty w Badmittendorf oraz długi weekend ze skokami w Rasznowie, gdzie w piątek odbyłby się jedyny w sezonie konkurs duetów. W dniach od 18 lutego do 2 marca 2025 zaplanowane są Mistrzostwa Świata w Trondheim. Po ich zakończeniu odbyłby się turniej Row Air ze wszystkimi standardowymi lokalizacjami. W dniach 22 i 23 marca Puchar Świata przeniósłby się na mamucią skocznię w Oberstdorfie, a tydzień później do Lahti, gdzie w sobotę odbyłaby się dopiero druga drużynówka w sezonie. Idąc tropem obecnie trwającego sezonu, kiedy Puchar Świata zakończy się dopiero w pierwszy weekend kwietnia, również w sezonie 2024-25 finał w Planicy umieściłbym dopiero w dniach od 4 do 6 kwietnia, oczywiście pod warunkiem, że zamontowano by na tej słynnej skoczni nowoczesne tory lodowe. Tak przedstawiają się moje wymarzone, aczkolwiek w miarę realistyczne propozycje kalendarzy na sezon 2024-25. Zapraszam do pisania w komentarzach, jakie zmiany wprowadzilibyście do moich propozycji oraz jakie inne skocznie chcielibyście zobaczyć w przyszłości w letnim Grand Prix i Pucharze Świata. Możecie również tworzyć swoje własne propozycje kalendarzy, z którymi chętnie się zapoznam. W najbliższym czasie planuję wrzucić jeszcze dwa podobne odcinki, w których jeszcze bardziej będziemy mieć możliwość, aby puścić wodze fantazji, ponieważ kolejny odcinek będzie zawierał propozycję kalendarza, jaki mógłby mieć miejsce za 10 lat, a trzeci odcinek przedstawi kalendarze możliwe do zrealizowania za 20 lat. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.